Jesteśmy przed budynkiem Fundacji Umbrella oraz Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. To tutaj mogą się zgłosić wszystkie tego rodzaju organizacje, które chcą ubiegać się o unijne dofinansowanie na prospołeczne projekty. Aktywność obywateli to podstawa demokracji, dlatego w 2007 roku powstała organizacja Sektor 3, nawiązująca do koncepcji podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Pierwszy sektor to instytucje państwa, drugi to prywatne podmioty nastawione na zysk, a trzeci to właśnie organizacje, które ani nie są nastawione na zysk, ani nie stanowią elementu struktury państwa i w tym sensie są pozarządowe. Trzeci sektor to wszystkie formy działań społecznych mieszczące się między państwem a rynkiem. Trzeci sektor nazywa się także sektorem obywatelskim, sektorem społecznym, a także sektorem pozarządowym. Fundacja Umbrella, która prowadzi Centrum Sektor 3, powstała w 2007 roku. W tym samym roku też powstał inkubator organizacji pozarządowych, tak na razie wstępnie go nazywano wtedy. Tutaj w tym miejscu, w dawnej hali remontowej autobusów na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Legnickiej 65, ten obiekt został przygotowany, zaadoptowany przez gminę Wrocław zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez środowisko organizacji pozarządowych z Wrocławia. Fundacja Umbrella oraz Sektor 3 udziela wsparcia aktywistom społecznym w zakładaniu organizacji pozarządowych, w zarządzaniu nimi, w rozwoju tych organizacji tak, aby mogły one działać samodzielnie, realizowały swoje cele statutowe i skutecznie pomagały mieszkańcom Wrocławia. Na liście organizacji pozarządowych współpracujących z fundacją znalazły się m.in. Stowarzyszenie Tratwa, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych czy Fundacja Aktywny Senior. Każda organizacja pozarządowa, która chce ubiegać się o unijne dofinansowanie, może to zrobić na parę sposobów. Staranie się o środki unijne to jest już troszeczkę wyższa szkoła jazdy, więc tutaj proponujemy oprócz edukacji start taki najpierw w funduszach mikrograntowych. Takich funduszy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku są trzy. My prowadzimy ścieżkę dla młodych NGO, mikrogranty NGO i dla nieformalnych grup młodzieżowych, mikrogranty młodzieżowe. Dla nieformalnych grup osób dorosłych tę ścieżkę prowadzi z kolei Strefa Kultury Wrocław, która jest naszym partnerem w tym projekcie. Myślę, że bez wsparcia funduszy unijnych dużo mniej pozytywnych zmian społecznych moglibyśmy rynkowo wolontariuszy, pracowników, członków organizacji pozarządowych w Polsce przeprowadzić. Myślę, że no, naprawdę nasz kraj by bez tego wyglądał mocno inaczej i myślę, że też ten rozwój obywatelski, rozwój społeczny byłby na dużo niższym poziomie. Obecnie we Wrocławiu zarejestrowanych jest około 4000 organizacji pozarządowych. Przez pandemię koronawirusa i lockdown na chwilę obecną działa połowa z nich. Agata Todorow, Echo 24.